Witam. Dzisiaj w filmie będzie o wiązaniu pomidorów, a szczególnie chodzi o sznurek. I tutaj, jak widzisz, mamy taki zwykły sznurek, który praktycznie każdy wiąże pomidory. On jest zrobiony z polipropylenu. I co najgorsze w nim jest, że użyty drugi raz z rzędu w następnym roku potrafi pęknąć, gdy mamy sporo owoców na krzaku. Druga sprawa jest to, że on właśnie robi się taki, mechaci się po prostu i uzdatnia nam glebę plastikiem. Także dzisiaj pokażę Ci alternatywę do tego sznurka zrobionego z tego samego materiału i który wytrzymuje nawet kilka lat, bo podpatrzyłem go właśnie u znajomego, którego używa, jeden sznurek używa już chyba czwarty sezon. Chodzi o taki sznurek. Ten sznurek jest zrobiony z tego samego materiału, co te zwykłe sznurki, czyli polipropylenu, ale on ma dużo więcej włókien i ogólnie jest dużo miększy w dotyku, bardziej delikatny. I przykładowo, gdy uwijasz pomidora w ten sposób, to ten sznurek mniej drażni łodygę i jest mniejsze prawdopodobieństwo, że wystąpi choroba właśnie na łodygach, wyjdzie jakaś choroba. Sznurek ma według mnie takie dwie wady. To jest cena. On jest kilka razy droższy aniżeli ten zwykły sznurek, ale 100 metrów jego kosztuje 30 zł, także nie jest to jakaś wygórowana cena. No i co jeszcze? Druga wada, to on jest sprzedawany jako 3 mm, a tutaj wychodzi, że on ma 4,5 mm. Także to jest właśnie ta wada, że te spinki ciężko się zamykają. Zamykają się, ale lekko się deformują. Także to by była jego wada, cena i że jest troszeczkę za gruby. Tylko tyle, że jest bardzo miękki w dotyku i bardzo mocny i wytrzymuje kilka sezonów. Także ja od tego sezonu już będę używał tylko i wyłącznie takich sznurków. I jeszcze na temat wiązania, to ja już to pokazywałem. Po prostu ja używam takie szpilki metalowe, półmetrowe. Jest to drut FI6 do robienia zbrojenia. I taki drucik półmetrowy kosztuje w sklepie, bo kupujemy w takich prętach 6-metrowych. 6-metrowy taki długi pręt kosztuje około 10 zł, także możemy sobie zrobić 12 takich szpilek. Wbijamy pod skosem bardzo głęboko i bardzo dobrze nam trzyma pomidora. Wiem, że dużo ludzi wiąże pomidory po prostu tutaj za łodygę, ale według mnie jest to słabe. Jedyne racjonalne wytłumaczenie jest to, że używa się w takich wielkopowierzchniowych uprawach, bo tam jest kilka tysięcy pomidorów i można łapać tutaj za dół łodygę, za dół lub nawet włożyć sznurek pod korzenie. Ale wyobraź sobie, że sznurek złapany jest u góry i tutaj od dołu i gdy pomidor napiera tutaj z owocami, to robi się taka tak jakby cięciwa i na pewno tutaj duża siła występuje tutaj i na górze. Także druty z takich szpilek według mnie są idealnym rozwiązaniem. Druga sprawa, że ten tutaj utleniające się żelazo jest bardzo dobrym źródłem żelaza dla pomidora. Także tyle chciałem Wam przekazać w tym krótkim filmie i właśnie chciałem polecić Wam taki sznurek, który będziesz używał na pewno kilka sezonów. I także to by było na tyle w tym filmie. Cześć!